cyklu walki o małą kryształową kulę zajął trzecie miejsce za Stirnenem i Kamilem Stochem, który jest także mistrzem świata w lotach z tego obiektu w konkursie drużynowym przed rokiem. Robert Johansson. Jak Johan Andre Forfang, ale wydaje mi się, że około 220-metrowa odległość także uzyskana przez kolejnego reprezentanta kraju Wikingów. Nie tak piękny styl jak Forfanga, no ale 223,5 metra to jest druga odległość przy nieco słabszym wietrze z tyłu skoczni. Będzie miał dodane 1,7 punktu i będzie klasyfikowany na trzecim miejscu. Przegrywa nieznacznie.